Panie Krzysztofie, zacznijmy. Ogromny dorobek, jest się czym chwalić, bo ponad 100 ról filmowych, serialowych, a jeśli chodzi o Polskie Radio, to ponad 1000 ról różnego rodzaju. Bardzo możliwe. Ktoś to policzył, bo dotarłam do statystyk. A tak jak powiedziałam, w tabloidach i w przestrzeni publicznej pan nie istnieje. I tutaj przeczytam cytat ze skrzydełka tej książki, którą gorąco państwu polecam, bo chyba o wszystkim nie uda nam się z panem Krzysztofem porozmawiać. Kiedy wychodzę po spektaklu, to nawet nie sikam pod teatrem. Czyli dla tych gazet nic sobą nie reprezentuje. Bardzo cenię pana za to zdanie, ponieważ namnożyło nam się młodych aktorów. Nie mam nic przeciwko młodym aktorom. Którzy sikają, którzy są znani z różnych ekscesów. Natomiast z rozrzewnieniem, jako kobieta w pewnym wieku, wspominam właśnie aktorów dawnych pokoleń. Jaki pan ma stosunek do młodego pokolenia aktorów, patrząc na to już z pewnej perspektywy? Właściwie bardzo ciepły, korzystny, ponieważ no, szczególnie jeśli chodzi o tych młodych kolegów, którzy są w moim teatrze, bo ich po prostu znam i wiem, na co ich stać. To jest ciekawe bardzo pokolenie i takie, które szczególnie ci, którzy właśnie trzymają się teatru, bo teatr, proszę państwa, jest taką jedyną uczelnią dla aktora, która go uczy do końca życia. Jeżeli się nie jest w teatrze, to mam pewne wątpliwości, czy rzeczywiście się coś wie na temat tego zawodu. No ale świat jest złożony, ten mój świat aktorski też jest złożony i trudno, no, ktoś nie chce być w teatrze, to nie jest, to istnieje tylko w serialu. Czy naprawdę istnieje, to też jest wątpliwe, bo poistnieje sobie poistnieje, a potem już nie istnieje. Bo na jego miejsce jest inny, który wdarł się, czy jego wstawili, żeby zaistniał. No i tak to wygląda. I tych młodych aktorów, których ja znam, aktorki i aktorów, ja bardzo wysoko cenię. Bo to są ludzie, to już jest w ogóle, to są inni ludzie niż my. Co ich między innymi wyróżnia? Na przykład wyróżnia ich znajomość języków obcych. To jest bardzo istotne i okazuje się, że słusznie na to stawiają, bo jak państwo się orientują, coraz więcej tych młodych aktorów zaczyna udzielać się zawodowo na Zachodzie, w Stanach, z naszego teatru. Kolega, który u Tarantino gra w tej chwili. Także to są zupełnie inni ludzie, z inną mentalnością. I to jest fantastyczne. A mam z nimi właściwie no pełne porozumienie, bo no akurat taką mam naturę, że jestem dosyć otwarty na rozmaite zjawiska przyrodnicze, a więc na młodych też. A zapytam o to, czy dla nich jest pan autorytetem i człowiekiem legendą, no bo skoro tyle ról na kontach, tyle teatrów, przez które pan przeszedł, Czy zwracają się czasem o jakieś porady i czy odczuwa pan zainteresowanie, szacunek tego młodszego pokolenia? To znaczy szacunek, czy to działa w dwie strony? Szacunek odczuwam, o porady się nie zwracają. Aha, czyli wszystko wiedzą, jak to młodzi. Myśmy też tacy byli, żeśmy wszystko wiedzieli. W tej książce Ćwielucha jest taki rozdział o drabinie. Tam się pojawiła taka ciekawa metafora, że pańska droga zawodowa związana z teatrem, szczególnie z teatrem, przypomina trochę drabinę. Czy mógłby pan rozwinąć tę myśl, że to nie było takie, bo tam było jeszcze, że to nie była winda, która nas szybko unosi w górę, tylko właśnie drabina, po której trzeba się wspinać. No, ja mam wrażenie, że każda jakby prawidłowa kariera jest drabiną, po której się mozolnie, delikwent lub też delikwentka pnie w górę, czasem jej się obsunie noga i leci parę szczebli w dół, ale jak jest upartą osobą, to dalej się wspina i nigdy nie dojdzie do szczytu. A może właśnie o to chodzi, żeby nie dojść do tego szczytu? No tak, oczywiście, bo ten szczyt, jeżeli by się doszło, to już brak niespodzianki. No to może trochę widzę tu
sporo młodych ludzi. Powiedzmy o niektórych przynajmniej etapach, które prowadziły do tego, że Krzysztof Kowalewski został aktorem. Pierwszy egzamin, przeczytałam o tym z rozbawieniem, nie udał się do szkoły teatralnej, choć poszedł pan bardzo z siebie zadowolony. Bardzo proszę o przypomnienie, jak to się odbywało. Podobno brwi odegrały bardzo ważną rolę. Odegrały. Odegrały i te dwa palce. Mianowicie. Ja to polegało na tym, że poszedłem zdawać ten egzamin i to było zresztą ostatni rok, kiedy te egzaminy odbywały się w takiej formie przez dwa tygodnie właściwie normalne zajęcia w tych klasach z poszczególnymi profesorami. W tym wypadku to był profesor Marian Wyrzykowski, który przyszedł w sprawie mówienia wiersza do nas. I mówi, no proszę bardzo, Kowalewski, proszę ten fragment poezji, który pan przygotował. No ja wyszedłem, nie powiem, że nie stremowany, nawet bardzo stremowany. Ja byłem kiedyś niesłychanie nieśmiały, jak Boga kocham. To, że ja w tej chwili do państwa mówię, to sam się dziwię. No więc ja tego i zaczynam mówić. Mówię. To podobno giaur był, tak? To był giaur, tak, ale właśnie rzecz polega na tym, że ja wiedziałem, że to jest giaur, ale jak skończyłem mówić, była taka śmiertelna cisza, ja pomyślałem sobie, nie jest źle, zrobiłem wrażenie. I wtedy odezwał się profesor Wyrzykowski i mówi, przepraszam, ale co pan mówił? Fragment giaura. Panie profesorze, mi się serce. Wyrzykowski nie zna giaura? Mówi, aha. No bo wie pan, ja to muszę sprawdzić w domu, w łazience, bo to jest pewna taka niebywała cecha. Ja nie wiem, ja tego nie umiem. Właściwie ja, wzorując się na panu, ja się może tego nauczę. Bo to jakiś taki dodatkowy środek zawodowy. Mianowicie pan ma pewną cechę niebywałą. Ja tak właśnie nie wiem, czy jest źle, czy dobrze, ale chyba dobrze. Mówi, otóż pan potrafi podkreślić w tekście każde słowo ruchem brwi, w górę i w dół. Wie pan, to jest niezwykle cenna umiejętność. Ja dlatego chcę się tego nauczyć, ale wiem, że ja nie umiem w tej chwili. Nie dam rady. Nie dam rady, bo zmęczą mi się powieki. A oprócz tego, że pan potrafi wspierać każdy tekst ruchem. Ja sobie okazuje się tak przytykałem. Mówiłem, wyglądało to nonszalancko, ale nic podobnego. To było ważne wsparcie. Może nie moralne, ale fizyczne. No i nie przyjęli mnie. No tak, to był pierwszy raz, ale pan się nie zraził, bo usłyszał pan opinię, że... Ja się wściekłem w ogóle. No właśnie. To była obraza. Bo jeszcze profesor Rakowiecki spotkał mnie na Miodowej naprzeciwko kaplicy i powiedział, panie kolego, to tak między nami. To bardzo miły człowiek, nieżyjący, były dyrektor teatru. I między nami, niech pan się w to nie pcha. Nie, to po co? To będzie pan nieszczęśliwy. To nie warto, nie. Jak on mnie rozjuszył tym. I jak poszedłem potem do młodzieżowej części Pałacu Kultury, do kółka teatralnego, które prowadziła pani Skoczek, tam Elkę Czyżewską poznałem i nie tylko moich kolegów, z którymi potem zdawaliśmy do szkoły teatralnej, żeśmy się dostali. To ten drugi raz, gdzie ja się przepracowałem, styrałem. A co na to mama, która była, pani Elżbieta Kowalewska, była aktorką? Aktorką, tak, była. To właśnie w moim życiu
było szereg nieporozumień i to moje aktorstwo to jest jedno z kolejnych. Rzecz polegała na tym, że jak dochodziliśmy do matury, to moi koledzy, przyjaciele z mojej klasy właściwie już o sobie wiedzieli, co będą chcieli w życiu robić, jaki kierunek chcą studiować, gdzie będą zdawać. A ja miałem jakiś w sobie, nie wyglądam na to, ale życie motyla. I ja, że to coś fantastyczne, we mgle towarzyskiej takiej, ale w pewnym momencie zdałem sobie sprawę, że kurka wodna, oni wiedzą, a ja nic nie wiem. I nie wiem, gdzie pójść, nie wiem, co zrobić ze sobą, a coś muszę zrobić. No i ta szaleńcza myśl, a matka aktorka, to ja też. I można powiedzieć, to już głośno i wyraźnie, i się wpieprzyłem. No i to na długie lata i na szczęście dla nas. No a później, kiedy został pan aktorem, to też usłyszał pan opinię, która podejrzewam, że mogła pana zdenerwować. Ktoś powiedział o panu, patrząc na pana Krzysztofa Kowalewskiego, ani z ciebie aktor charakterystyczny, ani amant, takie nie wiadomo co. Takie, co, no, co właśnie. Właściwie to co pan jest? Pan Wilamurski, bardzo dobry aktor, świetny, niestety przedwojenny chyba jeszcze, przedwojenny, tak, nieżyjący już. I tak na schodach mnie spotkał, tak zatrzymał mnie, obejrzał. Mówię, no to takie, to nie wiadomo co, no. Ani amant, ani charakterystyczny, nie, i poszedł. I tak mnie zostawił. No tak, nie potrafił jakoś pana zaszufladkować, ale jak sobie przyjrzałam, jakie pan role kreował przez te wszystkie lata, tutaj się posiłkuję kartką, bo jest trochę tego, to były tak, role żołnierzy, sierżantów MO nader często, oficerów, asystentów kardynała w Urzędzie Brezy na przykład. To będzie jakiś odosobniony przypadek, bo będziemy za chwilę o tym mówić, kat na gestapo to nie było dla pana Krzysztofa, pan za dobrodusznie pewnie wyglądał na kata. W Kolumbach. W Kolumbach? Ja byłem katem? Tak, tak, wyczytałam to. Działacz bardzo często. Działacz, nie wiem, czy to był sportowy, czy partyjny, to już nie podano. Inżynier, podrywacz, ksiądz, proboszcz. Ksiądz podrywacz. Tak. O, to świetne połączenie, uważam. Często grywał pan nauczycieli, dyrektorów szkoły, raz ułana, burmistrza, generała, komisarza, lekarza, kucharza. Bardzo lubiłam pana w tej roli, więc ją podkreślę. Tata Leśniewski. Ciepła postać z fantastycznego serialu. No i często był pan prezesem, sekretarzem, raz pan był teściem i gorylem szefa. No, to za chwilę powiemy. No to wszystko prawda. Wszystko prawda. Czyli jednak... Chociaż nie był pan amantem, a może dzięki Bogu, że nie był pan amantem, no nadawał się pan fantastycznie do tych wszystkich ról. I ta galeria jest bardzo bogata. To tak jak mój kolega nieżyjący Jurek Karaszkiewicz przyszedł do teatru i mówi, ty wiesz, ja dzisiaj grałem w radiu. No co? Słodkie mleko, które się kwasi. No to ja taki byłem chyba. No to podobno są takie zadania właśnie na egzaminach do szkół aktorskich, zagrać jajko na twardo albo właśnie skisłe mleko. Chyba są, to mnie akurat ominęło i chyba słusznie, bo z tym jajkiem na twardo to... Tutaj jeden z widzów nam przypomniał, że zagrał pan oczywiście także rolę Zagłoby w Ogniem i Mieczem. Miał pan doskonałych także poprzedników, Kazimierza Wichniarza, przypomnę, Mieczysława Pawlikowskiego. No i właśnie, jak pan się wpasował w ten sarmacki model szlachciury? Bo no, on jest taki nasz, polski. To już naprawdę autor jest tak wspaniały i tak dokładny, no i z takim talentem. No Gombrowicz powiedział, pierwszorzędny pisarz, trzeciorzędny o nim. Gombrowicz. Tak. No ale to już niezależnie od takiej opinii, tak i tak,
on jest jakby no, taką czołówką polskiej literatury. Ze względu na umiejętność konstruowania anegdoty, na umiejętność lepickiego opisu i tak dalej, i tak dalej. No i właśnie ta konstrukcja Ogniem i Mieczem między innymi polegała na tym, że on konstruował każdą właściwie scenę tak, że doprowadzał ją do puenty i potrafił puentować. I to fenomenalnie puentował. Niestety Jurek Hoffman te puenty poucinał, bo jemu zależało na tym, żeby film miał rytm lwiego serca, że jego pędzą, ale dokąd? No i, ale potem na szczęście zmontowali serial, czteroodcinkowy, w którym te puenty są sienkiewiczowskie. Ja wolę serial niż film. A Roch Kowalski, bo to też ten sarmacki typ, ale już no, z Potopu. Tak, jak najbardziej. No model kompletnie zidiociały. Taki nasz. Grać idiotę to jest rozkosz. Nie, to takie rzeczywiście postaci, które potem człowiek może nawet nieświadomie spotyka przez całe życie. No właśnie. A postać pana Sułka. No nie wymieniłam pana Sułka, a oczywiście to jest też postać, z którą pana kojarzymy. To były takie cykliczne słuchowiska radiowe z Martą Lipińską, która grała rolę pani Elizy. Też się oczywiście na tym wychowałam i jak sądzę państwo świetnie pamiętacie te absurdalne, pure nonsensowne rozmowy między panią Elizą, która dziwnie była uzależniona od Sułka. Ja sobie w czasach młodości myślałam, że to dziwny układ i że chyba w życiu takie nie istnieją, że kobieta się jakiemuś kretynowi podporządkowuje, a potem już spieszę, tak, zrozumiałam, że na tym świat się opiera, panie Krzysztofie. Że mężczyźni lubią, jak im się potakuje i lubią, jak się z niewiedzy tłumaczymy przed nimi, prawda? No tak, to jest straszliwe zupełnie. To, i to jej takie, to bardzo prawidłowe. No bo ta Eliza się tak ciągle upewniała. Mówiła, panie Sułku, ale ja to chyba tak nie do końca rozumiem. I on był takim objaśniaczem świata, że był bufonem, prawda, tak, potwornym, no, zarozumiałym. No i tymi tekstami się mówiło swego czasu. Był gburem, ale nie chamem. No tak, no właśnie. Nie, to nie subtelne rozróżnienie bardzo. Tak. A chciałam jeszcze zapytać, panie Krzysztofie, co to było kiedyś takiego w szkołach teatralnych, bo chyba to już nie istnieje, dyplom muzyczny. Bo dowiedziałam się, że pan wykonywał pieśń Ach Ludwiko z tekstem nie. Tuwima, którą śpiewał też Bodo, tak. Amant przedwojenny. To było obowiązkowe, tak? Czy to było u profesora Sempolińskiego? Bo tego u profesora, tak? Sempolińskiego, no, skoro już... To wynikało z takiej pewnej reorganizacji szkoły, programu szkoły teatralnej, że... zrezygnowano z tak zwanych klas estradowych i połączono. W związku z czym jak połączono, no to myśmy zyskali przedmiot zwany piosenką, z zagraniem przynajmniej jednego aktu jakiegoś widowiska muzycznego. No i tak mi się stało w życiu, że wykonałem Ach Ludwiko, miłością płonę dziką. Ale również zagrałem z Radą Godlewską Mazurkiewicza. Mm-hmm. Także i to z przyjemnością. Zagrałem. To trudno powiedzieć, czy zagrałem. W każdym razie na pewno naśladowałem Sempolińskiego. Mm-hmm. A on to lubił chyba. Nawet nie o to chodziło. Mnie to on wiedział, że zdawał sobie sprawę, że inaczej my, nie tylko ja, nie poradzimy sobie z tym materiałem, że jeżeli nie będziemy naśladować pewnej jego charakterystyczności, jego sposobów, to polegniemy, to nie będzie żadne. Mm-hmm. A tak przynajmniej było naśladownictwem, lepszym, gorszym. Ale nie śpiewał już pan później. Niewykorzystywany był chyba pan jako aktor śpiewający. Nie, czy się zdarzało? Nie, chociaż recenzentka Ekspresu Wieczornego
To zresztą Sępoliński w swojej książce cytuje tę recenzję. Napisała, że Krzysztof Kowalewski, bardzo obiecujący tenor operetkowy. O proszę. Czyli można było pójść i w tę stronę. Można było szukać. Poszukiwać sposobu na siebie.